Że Bondarek odszedł teraz, dlaczego teraz, dlaczego tak? Dlatego, że moim zdaniem mamy do czynienia z pełzającym się przesuwaniem ośrodka zarządzania służbami specjalnymi z małego do dużego pałacu, czyli z kancelarii premiera, bo to formalnie nadal premier sprawuje nadzór nad służbami specjalnymi, ale ten nadzór jest iluzoryczny. No i ciężko by odkryć jakieś spektakularne sukcesy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo co Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego się za coś bierze, to rozlega się śmiech na sali. To znaczy począwszy od sprawy antykomora.pl, a skończywszy na sprawie Brunona K., która wciąż jeszcze nie wiemy, jaki znajdzie swój finał, czy znajdzie swój finał sądowy. Natomiast narosło wokół tego cała masa nieporozumień, cała masa domysłów. I problem polega na tym, że my przez ostatnie lata rządów Krzysztofa Bondaryka w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie słyszeliśmy o spektakularnych sukcesach tej agencji. Na początku było parę tak zwanych realizacji, ale one wynikały jeszcze z spraw zaczętych przez poprzednie kierownictwo, przez Bogdana Święczkowskiego konkretnie. A jedną z rzeczy zasadniczych, do których Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana, to było zwalczanie m.in. przestępczości gospodarczej i kontrwywiad. Mało kto pamięta o tym, że jednym z głównych zadań ABW jest właśnie działalność kontrwywiadowcza. No i jakoś słyszymy, że rosyjscy szpiedzy obecni są w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Czechach, na Słowacji, a w Polsce wydaje się, że jakby rosyjski wywiad się zupełnie nie interesował państwem średniej wielkości ułożonym w strategicznym punkcie Europy. Po co ma się interesować, skoro wszystko o nim wie? No właśnie, to jest pytanie, co Rosjanie wiedzą o Polsce. No, to, że w ostatnim czasie nie słyszeliśmy o tym, żeby jakichkolwiek, nie mówię tylko o rosyjskich szpiegach, łapano, no to jest rzecz naprawdę zdumiewająca. Podczas gdy na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii wyłapuje się całe siatki nielegałów. Powiedziałeś, że kontrolę nad służbami chce przejąć pałac prezydenta, prezydent Bronisław Komorowski? Tak, to znaczy tam nawet zostało przygotowane coś, co się nazywało przegląd bezpieczeństwa, strategiczny przegląd bezpieczeństwa i w ramach tego powstał projekt ustawy, który w jakiś sposób rozwiązuje sprawę koordynacji nad służbami i wszystko wygląda na to, że sporo będzie, jeżeli oczywiście to zostanie klepnięte przez Sejm, bo oczywiście Donald Tusk nie odda bez walki nadzoru nad służbami, ale wygląda na to, że tutaj jest na słabszej pozycji.